Siemaneczko mordeczki, w kolejnym odcinku z serii Po Sąsiedzku jest ze mną Mister Paweł. Szczęść Boże. Szczęść Boże, to kolenda. Znajdujemy się dzisiaj nie na naszej gospodarce, nie przy naszych maszynach, ale na polu numer, jak widzicie, 57 i 56. Ponieważ zakupiłem te dwa pola, są już obsiane kukurydzą. Wiem, że może troszkę nie po kolei, bo dopiero zaczynam się w rzepaku i w ogóle. Ale są zasiane, to sypniemy jedynie tutaj nawóz i w sumie to już sobie będą te pola rosnąć. Ale my sobie przeskoczymy do mojej 30, ponieważ musimy wyciągnąć siewnik, bo dzisiaj też polecimy siać i ogarniemy później przy świnkach, bo widziałem, że tam mało słomy trochę mają. I ewentualnie nie wiem, czy nie trzeba wody. A ty 30 będziesz siał? No, w słomę. Nie. Halo, halo. Halo, CB w 30 działa, halo. Ja ten tutaj kierowca od wapna wtedy wiozę już ten Johna. Johna pan wiezie? Kurde, no, mówi. Pan na nabytek chciał. Mówi, że będzie za dwa dni. A dobra. Ale no. Znowu do Niemiec. Dobra, pan przywozi. Przedtem się umówili. Kurde, nowy nabytek przywiozą. Sztosik. No, są siotki. Było testowane. Zaraz zobaczycie, jaki to ten nowy nabytek. My sobie zasypiemy, bo z tego co wiem, to mam nadzieję, że ten nabytek przyjdzie razem, ten nowy traktor przyjdzie razem z tą broną aktywną i jeszcze z głęboszem, także byśmy sami w sumie polecieli trochę na tym zasiąść. O, dobra, zasypane. I sobie tutaj na razie cofniemy. Bo. Kurde. Sąsiad. No? Ty masz czas dzisiaj z ścielarką przyjechać? Kurde, ścielarką? No nie, zbyt ciągnik na razie zajęty z turem. To. Ale może tam za chwilę znajdę czas, bo na razie wapno rozsiewam. Jak będzie czas, to armatrakiem podjadę. Ale no kurde. Nie no, ja powinienem dać radę, bo wiesz, wapno na razie ja jadę rozsiać. No, dobra. On długo nie zajmie. Dobra. Kurde. Gdzie jest ten gościu? Może się zgubił. Chyba. Ty wiesz, nie wiadomo jak on z Niemiec jechał. No. Kurde. A! Coś tam jedzie. Z Helmudów to. Ale jak no z Helmudów? Z USA! Bo John Deere. Sprowadzany był przecież. To nowka sztuka. Jedzie coś tam. Dealera mogłeś wziąć. No od dealera wziąłem. No, ale z tego. Ale to sobie. Myślę, że Holanda wziął, bardzo żadna marka. W sumie armatraka zostawimy. New Holanda. New Holand niestety nie ma takiego rozbudowania jak ten John Deere. John Deere ma do 195 koni, a ja wziąłem 145M, czyli on ma 150 koni. Ale się nie pochwali, że masz nowy nabytek. Jak, no sąsiad, no było testowane, nie? No, tam test. Ale ja też się nic nie chciałem chwalić, bo mówili dopiero, że pojutrze przywiozę. A, nasz pana chciał. No, ale ten kurde... Helmut się szybciej wziął. Ten od wapna jakiś nieogarnięty już przyjechał. Naczepę chciałem testować. No, ciekawe czy po tych dziurach mu ta naczepa pójdzie. Ciekawe, czy podłoga mu wytrzyma. No! Kurde, jedzie on czy nie, bo... Dobra, przejdziemy się jeszcze do świnek zobaczyć, zanim on przyjedzie. Pisaliście ogólnie, żebym zostawił 25 świnek. Moim zdaniem to jest troszkę za mało, żeby one się fajnie rozmnażały. Ja bym trzymał te stałe 50.
i nie więcej, nie mniej. 50, czyli mamy 54, to znaczy 4 dożywa. Będziemy, nie, będziemy po prostu robić tak, że 50 będziemy utrzymywali, ale na przykład, żeby sprzedać tam naczepa, zaraz wam pokażę. Naczepa do sprzedawania mieści ich, mówię, ta największa, 38 sztuk, 36 sztuk świń, bo zamówię kierowcę z takim, z taką tą, no to 36, czyli rozumiem, czyli 86 świń będę musiał mieć. Kurde, przyjechał. Dzień dobry. Dobry, dobry. Pan teraz przez siebie nie gada, to panu nie musi szaleścić, spokojnie. Nie wiem, gardło mam chory. Kurde, nowy Jonder. Czego ja żem się dorobił? Zrobiamy? No tak, panie. Ja tam na kredyt wzięty robię. Ale taki dziury u pana, że no całe podwozie mam porysane. No to dlatego Jondira takiego wysokiego wziąłem. No. Dobra, rozszczepiaj pan. Dobrze. Jak będziesz zjeżdżał, to do rowu nie wiecie. No gdzie ja? No wiesz, jak 30 tylko biegów tam. Panie, a kluczyki? Halo? Proszę. Dziękuję. Dobra, cyk. Kurde. Tu się wszystko. Nowe technologie. Kurde, dobre, że był z GPS-em do wzięcia, ale... Mówię, nie będę brał, bo nie umiem obsługiwać to. Trzeba mieć kontrolę nad bruzdą. Kurczę, jakoś podczepiłem. Dobra, jakoś podniosłem. Ty, a ile on ma koni? Sąsiad? 150, bo to jest 145M. I ty tą czwórkę, nie obrotówkę, będziesz ściągał nim? Na razie mam głębosz. O, no też prawda. Ale no, czwórkę, no... Na razie będę czwórkę używał do niego. Dobra, sobie głębo jeszcze sobie obejdziemy. Teraz z lawety. Pokażę wam, jak widzicie, 145M. Może w przyszłości do niego tura założymy. Jedynie na power kładzie zwykłej skrzyni 43 na godzinę. Niestety. No ale czasami tak jest. Dobra. To sobie odczepimy. Cyk. Widział pan jaki wysuw? Tłoki działają. Ło kurde. Panie. A to z Niemiec pan ją kupił? Tak. Ja nie mogę. Na połowę ceny. U tych Niemców to jednak aż szkoda gadać. Technologie. No. Dobra. Pora testować maszynę. Ogólnie Zetora sprzedaliśmy za 75 tysięcy, bo sprzedaliśmy go tam u dealera, poszło za wymianę, więc no, można powiedzieć fajnie. Fajnie. Taka robota. Nie będę mówił, że się nie udało, bo taka fajna sytuacja, 75 za takiego, no nie będę mówił, ale no troszkę dziadka. Ale po remoncie był to. Po remoncie. Do widzenia. Ej mordo, a czas? Czas. Zaraz. Jak widzicie, pożyczki mam 180, bo się zastanawiałem czemu, ale przypomniało mi się. Ponieważ na John Deere'a było potrzebne 130, do tego maszyna jedna 13, druga 11, to wyszło nas razem tam w granicach 100, prawie 60, jeszcze tam obciążnik. No i wiadomo, tak jak było mówione, połowa też na dopłaty. Dopłaty dopiero przyjdą z Unii na młodego rolnika, około tam 70 iluś tysięcy, więc będziemy mieli 110, może się uda, że 80, to będzie stówka tylko do spłacenia, bo mówię, jeszcze dużo kredytu poszło na pola, jak i tutaj. W ogóle chciałem wam pokazać, bo wam nie pokazałem na początku odcinka. Dwa takie biny, można powiedzieć, się ten na złomie znalazłem. Leżały. Pytam się gościa, o co chodzi. Mówi, żmijka nie działa ani w tym, ani w tym. Mówi, do ziarna jeden wydrogi do nawozu. Mówię, kurde, to mi pasuje jak ten.
podprowadziłem nowe silniki, kupiłem za chyba tam 200 euro. Tutaj tak samo i miód malina chodzą. Teraz tam jak mają chyba pojemność około 20 tysięcy litrów, czyli 20 ton tego i tego, więc o, dobra, zaczepiło się. Łe, to dużo. No, więc będzie na bogato, dopiero zobaczymy, kiedy będzie trzeba wzywać kolejne dostawy. No dobra, zobaczymy jeszcze. Ogólnie ta Unia ładnie wygląda, nie będę mówił, że nie. Unia Poznania. Kurczę, sztos. Ale John Deere wygląda najlepiej. Dobra, my sobie polecimy ogólnie na pole numer 18, tam jest zwapnowane. I tam sobie właśnie polecimy, ponieważ tu mam bronę aktywną. Od razu bronę aktywną wykorzystamy. I no, żeby to wapno usunąć. Tam jeszcze tego wapna trochę leży. Zmieszać z glebą. Co? Wapno z glebą zmieszać, a nie. No. A trochę tego wapna tam jeszcze leży. Ale na razie tylko wapno potrzebuje jedno pole. Znaczy potrzebowało jedno pole, 18, już nie potrzebuje. Więc pasuje. Ja tu ogólnie lecę po tych dziurach tym nowym John Deere'em, a to szkoda. Kurczę. Takiego czegoś się dorobić. No powiem wam, o to chodziło. Dobra, lecimy sobie szybciej teraz. No tu już takie mniejsze dziurki są. Ale czuć jak podbija. O, ale niby taki masywny ten John Deere, ale 145 koni. W sensie 145, 150 koni ma. Kto by powiedział? Ja u John Deere'em nieraz już tam w robocie jeździłem, to się znam, trochę umiem obsługiwać. Nawet M-ka też była, to praktycznie cyk, meg, ja już opanowane mam biegi. Raz, dwa, trzy i wrzucony. No, to dokładnie. O, ludzie, paczta. Czego żem się dorobił? Yondera. To jeszcze nowego. Chciałem wziąć. Ja tam pewnie nakradł. Niewykluczone, nie będę mówił, że nie. Bo a może, nóż, widelec. Nie wiecie, co się dzieje poza odcinkami. O nie. Gdzie ja? Muszę zobaczyć, czy mi nic nie zginęło. Jak złodziej, to już prędzej sąsiad. Gdzie ja, złodziej? Jaki złodziej? Ja jestem poważny i porządny obywatel. Nie tak jak sąsiad złodziej. Co nie sąsiad? Ale który złodziej? Ty. A gdzie ja kradę, chłopie? PGR-a by ukradłem. Jak zdobyć pierwszy milion? Ukraść PGR. Dobra, zajedziemy sobie z tamtej strony. O, cyk, dobra. O, brona się kręci tutaj, poszło. Żeby kamień nie wszedł. No, uważaj. Muszę uważać. Znaczniki sobie rozłożymy. Ciekawe, ten Johnny poleci z tym zestawem. 15 na godzinę, no trochę za dużo. O kurczę. Niebo rozerwie. No więc właśnie, więc skręćmy go tak do 11. No i tak już jest szybko 11 na godzinę, więc polecimy sobie tak. Możecie napisać, co uważacie o tym zakupie. Ponieważ na początku mówiłem, że będą, że nawet testu chyba nie będzie, tylko od razu bierzemy New Hollanda. Ale dealer zaproponował, że za John Deere'a wcale nie jest tak dużo. I mówię, dobra, sprawdzimy, zobaczymy. Ale kawałek musiałeś jechać do dealera. No, bo to tam ile? 50 km do innego dealera. Bo u mnie John Deere'ów nie sprzedają.
Tutaj abyne Holandy Waltry, Case Steyr in Holand. No, dokładnie. Moim zdaniem też ten Rabe, bo wiadomo, Rabe jest oryginalny, ta brona aktywna. Moim zdaniem to też fajnie pasuje do tego czerwonego siewnika. O, tutaj omijak leżał poprawić. Lepszy do tego Poznaniaka niż do tego Amazona. No, znaczy ten Amazon też nie jest taki zły, ale po prostu już każdy na nim grał i nie chce się. Koła, jakby ktoś pytał, mamy opony Trelleborgi, nowiutkie też wiadomo. Bo u nas tylko się zawsze kupowało. A szerokie czy? Zwykłe, zwykłe. Standardowe, mówię. Nie będę się rwał na nie wiadomo ile, bo to... Tu już mamy joystick, jakby ktoś pytał. Przepraszam. Nie wiem, jest godzina 20, ja ziewam. Pewnie dlatego, że pewnie o drugiej czy pierwszej, jak będziemy robić live'a, nie będę ziewał. I co? Aha. Co ja mówię? Zapomniałem. Nie wiem nawet. I tak mnie słuchasz. Teraz wyszło na wyjazd. Ludzie, ja jestem skupiony, chłopie. Ludzie, możecie napisać w komentarzu, co... Aha, dobra, o tej gałce. Tutaj, co widzicie obok biegów. Taka czarna z przyciskami. To jest teoretycznie do hydrauliki i do tuza. Po prostu przełącza się guzikiem, co chce się wybrać. Ale rozmawiając z dealerem, ma to kompatybilność z turem. Że można na przykład, tak jak widzicie, tu są gałki. Te zielone, niebieskie i takie białe, ala, lub beżowe, macie do hydrauliki. Ale ty możecie też hydraulikę sterować. Ale dealer mówi, wtedy można, jak przechodzi tur, można odłączyć to od hydrauliki i podłączyć do tura. Co będzie moim zdaniem dobrą opcją, bo wiadomo, z czasem, kiedyś, jak się rozwiniemy na tej serii, jak sąsiad już będzie miał Fendy Ideale i tak dalej, to my będziemy mieli troszkę silniejszy ciągnik niż ten John Deere, to będzie można tura zamontować. Na razie Armatrak wystarcza. Na razie Armatrak wystarcza. 2 tony udźwigu daje radę. Nie ma co nawet. Dupę mu trochę dźwiga. O, tam trochę. No ale tam obciążnik większy się da. No, chciałem powiedzieć, większy obciążnik będzie po robocie. Przednia, oś może trochę w dupę dostanie, ale co tam? No, to się ogarnie. Dobra. Sumsia, ty nadal nie masz tego wolnego z turem, nie? Mam. Dobra, a stoi na farmie? Do babciarki jest przyczepiony. A na farmie? No tam kosi losu, tam trochę... A masz jakiś obciążnik do niego w razie czego, żeby mnie nie poprosił? No on ma założony. Dobra, to ja najwyżej, bo świnie tam ten, wołają, że chcą jeść, więc ja najwyżej tutaj John Deere'a zakluczę na polu. Znaczy tam w sumie jest ten, Zbyszek, my ostatnio żeśmy pili razem, mam nadzieję, że mi go nie ukradnie. To go schowam u Zbyszka i Zbyszek mi tam go przechowa za dobrą setunię. Zusiek za setkę wszystko zrobi. Dło! Co on by nie zrobił? I wtedy magicznym cudem się przeteleportuje do Kesiora. I go poszukaj najpierw. No i polecimy pościelić świnią, ponieważ już to mają na czerwono, aby się im przydało. No to jednak wieta jak to jest. Ja muszę kupić te. Ten Helmut miał przyjechać do mnie z tą lawetą. Maloty mieli jechać kupić, a on nie przyjeżdża jakoś. Bo to Helmut. Z kiszonką. A on nie chce przyjechać, no i widzisz. No. Ja wiedziałem, że to przekręt jak ten... Ja nie lubię jak on, jak ten kierowca przyjeżdża do mnie, bo... Kurde, on taki... Też mi się wydaje przekręt jak cholera jest. A który przekrętu nie ma? Ho! W końcu Polak. No Polak, ale z Niemiec. No! Właśnie w Niemczech tam więcej czasu jest niż w Polsce. A to w sumie nie, to
może być uczciwy. Bo jak nie jest do końca Polakiem takim, to wiesz. A Polak to tak przekombinuje, no, tak przekombinuje, tak nakombinuje, żeby wyszło na jego. O, dobra, cyk. No kurde, baja się robi tym John Deerem. Ja wiedziałem, co muszę kupić. Dobra, cyk, tutaj, no kurde. Tak robota idzie, mamy 19-20 minutek odcinka. A mam już jeszcze trochę i będę miał kupola. Ue, to szybko. No, 3-metrowym siewnikiem. Choć 140, 150 koni do 3-metrowego, no to... Kurde, mnie oszukali stary żółwką, stary. Czy taki kultywator z tym... z pociewaczem. On ma ponad 4 metry, a on takie strzyma niecałe. O kurde. Albo mi dali ten mniejszy po prostu. No. Przy 7 metra miał mieć, tak było w umowie. Kupna i sprzedaży. A wydaje się mniejszy. No jak on nawet na ciągu nie starcza. Panie Pawle. A halo, tak? Ja dzisiaj miałem po baloty przyjechać tam jakieś tam zamówić. Łe, miałem, tak. Bo kurczę. Na obiedzie byłem. To panie, to... za chwilę. Od pana gospodarza. To zaraz tam będę ciągnikiem, to ze spokojem. Ma pan załadunek? No mam właśnie, to mam. My tam mamy ten będziemy załadować. Jak pan ma, łe, to jeszcze lepiej nawet. To ja wezmę. No dobrze. Dziękuję. Ty. Pozdrawiam. No, a Helmut miał mnie przyjechać. Nie przyjechał. Miałem już dzwonić po niego. A jednak, skupamy. A to sami. A może podsłuchuje? Ty, no chyba CB nie ma ciągle włączonego. A kto to wie? Niby ma zepsute, a może się okaże zaraz, że to CB policyjne i on wszystkich słyszy. Ty, no możliwe. Ukradł z radiowozu i wiecie. Tak może to nie raz jechał, to wiesz. No! Jak policja, jeden drugi wyszedł na fajkę czy na co, ja on, jep. Już moje. Dokładnie. Zamontował sobie tam w manie i... Ty. Jeszcze tak pokrótce może powiem. Dziękuję wam za 2000 wyświetleń pod filmem z tej serii. My z Pawłem nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Paweł do mnie mówi, zobacz mordo, ile masz wyświetleń. Pod jednym odcinkiem w jeden dzień nabiliście ponad 800 wyświetleń. To jest też bardzo dużo. Pod innym jeszcze 1000 z tej serii po sąsiedzku, więc naprawdę cieszę się z tego. Może i mam kanał 3000 subów, ale no... nie, najbardziej vlogi są oglądane, a jednak farming to jednak też ma jakąś siłę przebicia na tym kanale. Co mi się naprawdę podoba. I za co wam bardzo dziękuję. I myślę, że utrzymamy taką tendencję jak najdłużej. Co nie? No jak najbardziej. No. Kurde, jakby się tak trzymało, to aż... Hehe. Koda nie nagrywać. No. Poczekaj, ten odcinek jutro jest... Waltra. Soboty, w niedzielę jest John Deere testy. Czyli ten będzie w poniedziałek. To w poniedziałek, nie, poczekajcie, nie. To się przesunie, bo w niedzielę, to będzie we wtorek. Czekaj, we wtorek? No, chyba tak. Zobaczymy, w ogóle nie wiem, kiedy wyjdzie ten odcinek. Ponieważ jeżeli nam się uda, bo mamy z Kazikiem dwa odcinki nagrane, to będzie to seria teraz już przeplatana. Od Janusza i po sąsiedzku. Raz ta. Jeżeli, mam nadzieję, wreszcie z Kazikiem się dogadamy. Znaczy, nie, że my jesteśmy pokłóceni. Po prostu się zgramy czasowo, żeby to wreszcie nagrywać tą serię od Janusza. Mam nadzieję, że się uda, bo... Ty, sąsiad, czekaj, ja ci tak przerwę. Gdzie tą tego ciennika z tą ścielarką? Tam na farmę ci wieź, bo jak ja bym tego... No to możesz sąsiad w sumie zawieźć, ja sobie tam... Do tego Helmuda później jadę tam. Panie Pawle! Halo, ja już przyjechałem. O, gdzie to jechać? Pan poczeka chwilę, a tam za chwilę panu powiem. Jak pan ma załadunek swój, też lepiej. Przecież raz u ciebie już był.
No ale wiesz, ja jadę kupić walety. Takie. Brakuje. No. Nie no, kiszonkę. No. Na kukurydzę posiałem tą, ja ziarnówkę. Mogę wam z Niemiec. Nie no. Ale polskie lepsze. Na mają same łąki, więc tam był tak dobrze, to jest jakiś jód, siano kiszonka. No ja nie wiem, ja tam na razie aby 16 bolotów biorę, to tam dużo nie ma. A, no. Ale tam wiadomo, panie 500 euro i ma pan 30, bo tam tak stanę chodzą. Ale to następnym razem, bo teraz to widzi pan, co się dzieje. Ja, tam jest ponad głowę, tych hektarów. Dobra, sam się dojechałeś tam na gospodownię? Już właśnie wsiadam do ciągnika i jadę tam za chwilę do ciebie. Zluźnie. Albo dobra, ja sobie wsiądę. Nie, ci zawiozę. Nie, weź mnie wpuść, będę przynajmniej sobie pojadę jeszcze case'em na odcinku czy coś. Mówisz? Ja ci przyszykuję. Przeteleportowuję się. Łe. Uważaj, bo łagę będzie widział. O, jestem. Sąsiad, to ja ci tu podczepiam wszystko. Dobra, dobra. Tam kurde, tylko nie odżyj łyżki. Jakaj, gdzie ta ścielarka stoi? No właśnie, chciałem pytać. O, uważaj. O, tu pod stodołą. Gdzie ty jedziesz? No, tu jest podczepianie się. A, no faktycznie. A, nawet wiesz. Nie widziałem. Cześć, jestem okay. Przykład, tak? Ciągnik ale to nie, to ja muszę zgasić, tak gdzie... i tak się przehaczyć z tymi widłami. Ciągnikiem zajadę gdzieś tak na pobocze i do Helmuda idę. O kurde. Łe, napiechte to. Że sąsiad nam pozwoli. Dzisiaj jazdy samymi nowymi traktorami. A, odżyj, spróbuj. No. A gdzie case'a? Nie mógłbym wziąć case'a. No to prawie jak Nefolon, co miałeś na testach. Trochę lepsze. Panie, jak panie, ja już tam biegnę przez łąkę tu będę. Jaki osprzęt? Chwytak czy widły? No tam widły, bo to i tak od razu pójdzie pod tego, pod koryto. A tutaj i tak już są podziurawione już dawno, bo to z Niemiec sprowadził, to wiesz. Nie, to właśnie polskie, ale tu polskie to tam wiesz. No to z Polski jednak, nie z Niemiec. Nie no, na razie polskie, później mi tam przywiezie pewnie całą lawetę tych. Z Niemiec. A powiesz. Zagarmanicznych. A powiesz, że z Polski. Łopanie, a to pana? No, szef zakupił. A można do środka się zaprosić? Jak pan siada, wyjedzie, może pan też zakupi. Co tam ma? I taka niepotrzebna. Co tam ma sąsiad? Kurde. On tu ma tego, ma ni tu. Ło kurde. Odczepianie i podłączanie łyżki we joysticku. Tak, maseje tam mają. Też. Co za burżuazja. Ja mogę używać migaczy, ponieważ ja nie mam bindów podpisanych. Jest to fascynujące. Nawet dzisiaj 16 jest tych balotów. Sąsiad, mogę jechać na pełnej przez moje dziury, nie? No a jak? Przecież panie tam wiesz jaka tam jest. Ta jak się nazywa. Case. Sztos maszyna po dziurach akurat idzie. John Deere już akurat podnosiło do góry. No. Ajajaj. Co pan będzie testował manitkę? Wie pan co? Ja tu wprawy w tym nie mam. Ci nie łapię za takie rzeczy. Tylko tur. Pan ładuje. No a tam turem to lepiej. Jeden manitu takie. Kurde. Maty trzeba postawiać. Boże święty. Sąsiad, ale umyłbyś te traktory, bo jak to wygląda. No ale one są w tym, w pracy ciągle. Tak, w pracy. No serio, on dopiero co zleciał z tego, z wapnowania. I na jeszcze jedno wapnowanie poleci jak przyjedzie. No, no, ci mówię, że on ciągle tym w użyciu. Czekajcie, teraz sobie weźmiemy. O Boże, Boże, Boże. Farm tracka. Arm pan tracka. Się nie tego. Pan się nie tego. Jak rozedrze się, to się rozedrze i tak idę pod koryto od razu. Jedna spannie. A no też, prawda. Sąsiada, ile ty masz tego obornika tam?
Bo ja to mam malutko. Kurde. Muszę kogoś wyczaić, kto miał dużo obornika. Ja tu mam aby 7 ton. A nie, jeszcze dalej, jeszcze Ja trochę, mam jeszcze. więcej. Dobra. A bo tam moje krowy na razie na pastwisku są, to wiesz. Panie, ja mogę zjeść prowadzić. Dobrze, panie. To się Jak ci na dogadamy. ciepło przywiezie. Jak ci na Warto, ciepło bo mi przywiezie, to. pod Śląskiem wysadzają te skały i tam. Wie pan, nie? Dolny Śląsk, te strony, to oni tam wysadzają i potaniemy. Ale co ma wysadzanie do gnoju? No bo no my tam jedziemy te kierunki, a oni tam Obornik to nie sprzedają. zaopatrzeni, nie? Aha. Zaopatrzeni, o. O Boże. Za dużo Stałem się, ten więcej. case za duży do moich chlewni. Mówisz, nie wchodzi? Ledwo w las. Bo on pod moją robiony. Jedźcie, świnki, jedźcie. Znaczy, tarzajcie się. Znaczy, śpijcie na niej. Śpijcie na słomie, śpijcie. Rośnijcie! Rośnijcie! Jak teraz dostanę tego, przywiozę kiszonkę, to następny cały odcinek to nie będę mięszał. Wasze. No, pewnie tak. Przez 4 odcinki zbierał baloty, teraz będzie przez 4 odcinki mieszał paszę. Nie no, 16 balotów, co to jest do tego, do paszy zrobienia. Chyba, że tam Helmut jeszcze przywiezie całą naczepę, tam z 60 balotów. No. No z nim to wszystko możliwe. Mamy na zielono, to pasuje. Wyjedziemy sobie końcem. O, jedziemy do przodu. Zostaw, a te HL-ki mi odwiozłeś już? Tak. Łe. Nawet nie widziałem. Ha. Możecie ludzie napisać, czy kupujemy psa. Bo widziałem, że tam w schronisku oddadzą za darmo. Także można by coś wziąć. Dobra. My sobie kończymy. Sąsiad pożyczy nam taką oto ścielareczkę. Ta macie dziomka. Ładna. Ładna, ładna. Amerykańska. Nie powiem, Casey też niczego sobie. John Deere stoi na polu. Zaraz tam do niego wsiądę. Zasieję do końca. Po odcineczku, żeby już było ogarnięte. Mam nadzieję, że wam się zakup podobał. Jak i również tutaj ten Głębosz. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słyszyło. Służyło. I co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Napiszcie, co w ogóle o tym odcineczku dzisiaj sądzicie. Czy dobry był zakup, czy taki, wiecie, nie tego. I możecie strzelić wam łapeczkę w górę, będę bardzo wdzięczny. Więc dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się z całego oczka. Cześć.